Witam was kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. My już sobie sprzątamy po śniadanku. Tam, o proszę, jest. Jest i on. Jak ta? Szefu sprawdza, ile Kasia zjadła sobie chrupeczek. Mamy wolną niedzielę, więc zbierzemy się i pojedziemy do lasu. Pogoda jest taka, rano była taka bardzo pod chmurą, wręcz padało, a teraz coś się przebija, słoneczko, więc stwierdziliśmy, że troszkę skorzystamy z tego słoneczka i pojedziemy sobie do lasu. Dzień dobry. Musisz powiedzieć, że my jesteśmy ci, co lubią w lesie siedzieć. Jak to się nazywa? Grzybiarze. Tak? Może być? Ale bez sezonu grzybowego też często jeździliśmy, póki nie było Nazara, no bo jak był mały, to z wózkiem ciężko się po leśnych ścieżkach spaceruje. No, a dzisiaj idziemy z dosidłem. Ale jeszcze zrobimy wcześniej kilka zdjęć, bo nie zdążyliśmy dodać wszystkich rzeczy, które widzieliście ostatnio na naszym vlogu. Już pierwsze paczki są popakowane. Już są kodziki na nich, więc trzeba je zanieść do paczkomatu. No a teraz sobie zrobimy jeszcze szybko kilka zdjęć, które wrzucimy właśnie w trasie do lasu. A jeszcze później zrobimy tort, bo mama Oli z dziadkiem wracają z Włoch z nart, a mama Oli miała ostatnio urodzinki, więc zrobimy takiego urodzinowego torta. No i powiem wam, że jest troszkę lipa, bo zaczęło padać, nie wiem czy to będzie widać. I nie wiem co robić. O, tu może będzie widać? O. Leje. No i co teraz? No leży spać, bo robi właśnie. Tata! Bo on się nie miał drzemeczki. No nic, ja myślę, że trzeba się ubrać i iść. I w lesie jest mniej, zawsze jak pada deszcz, to mniej pada. W sensie w drzewie jest ochrona. A po drugie, no tak pada, przestaje. No można spróbować. Trzeba się połączyć z naturą. Zobaczcie się, jak ojciec buty ubiera. Ojciec Wilgiriusz. Ojciec Wilgiriusz uczy, miał dzieci, 123 dzieci. Co? Co? Ojciec Wilgiriusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich, 123. Dalej nie pamiętam. Dobra, Nazar zostaje. Dobra, Nazar śpi, to my idziemy, a on tutaj poczeka. Poupala się troszeczkę. To jest. Iwan lubi nosić Nazara w chuście, bo zawsze... O, czekaj, to ja nagrywam? Nagrywam. Zawsze jest awantura, bo on nie umie jej ubrać mu źle. Nie, jak dla mnie ta chusta jest, nie wiem, jakaś dziwna. Dzisiaj będzie miał nosidło. Tak, a czekaj, jak to się zakładało? No, zaczyna się. Tak się zakładało, nie? Jak plecak, tylko sobie poszerz, bo ja ostatnio go miałam. Nosidło, wisidło, czy jakoś tak. Wiem, co? Dużo ludzi hejtuje to nosidło, ale... Ale coś tam było, że ono jest odpowiednie, jak dziecko trzyma główkę, nie? Jak tak siedzi mówię. Chyba, nie wiem. No w każdym razie nie chodzimy z nim często, bo to jest nasz trzeci raz z nim. Tak. Ale no do chusty już nie ma szans. Na jedno ramię, no to nie ma w ogóle takiej możliwości go wziąć. Gość waży 11 kilo. W ogóle w tym nosidle to chyba jest maksymalnie 15. W tym. Tak, tak. No chusta to by się potargała chyba już. Dobra, muszę pomóc ojcu za dwóch. A Julia, co ty gadasz? Daj Julia, kameruj. A sorry, he. Ha, he, na, 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 na. Co ty? Kochani, napiszcie, czy ta pozycja jest dobra. On wygląda na zadowolonego. Kawa? Fajnie, co dawno nie byłaś w lesie. Tak, pięknie siadasz. Idziemy dalej? No, proszę bardzo. Możemy iść. Nasze typowe podróżowanie. Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, a już zaczęliśmy jeść. Nasza mama zawsze opowiadała, że jak jechałyśmy gdzieś na wakacje, to na pierwszym rondzie była pierwsza kanapka. Żebyśmy się nie darły w aucie, no to trzeba budować kanapki. Jest maruda. Powiedz coś do kamery. No. No powiedz coś do kamery. Ja mogę powtórzyć. Jakby wiedziała, jak to miało wyglądać, to bym w domu leżała pod kołdrą, nie? No. Nie, ale jest ślisko. Ojeju. Mokro. Ta pancia. A ty masz górskie buty, czemu ty nie wzięłaś? Bo nie mam takich. Na pewno mam. Ja mam kalosze zwykłe. A ja nie mam kaloszy. Czemu młodsze siostry zawsze są takie niedobre? No właśnie, czemu? To, a ty jesteś mega dobra. Ja jestem dobra. Nie, ja bronię każdego młodszego rodzeństwa. To będzie miniaturka.
tutaj fun fact. To jest gałąź, na której Ola miałaś... Koniara, ja jestem koniara. Szybciej! Tutaj Ola się zawiesiła na tej gałęzi, jak była w ciąży, co nie było dobrym pomysłem. No i co, dostaniesz? No, no nawet... Fonsi, muszę tu wejść. Nie ma takiej możliwości, nie robię. Ojojoj, co nam się podziało? O, wyżeł już, jest. I tak nagle siup do szyi. Brawa, Kamusia! Oj, 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 to nie, to nie. Bierz go na bazę. Bierz go! Jeśli ktoś ma wyżła, mam dla was genialnego tipa. Jeśli uwielbia biegać za wszystkim co lata, jak kawa. Kawa? Niewidzialny patyk. Lecimy do naszego PRL-u. Ola się dzisiaj dołapała do komentarzy. Śmieszni są ludzie. My już jesteśmy w domku, zdążyliśmy sobie zjeść właśnie zupkę na obiadek i teraz pytanie, co robić dalej? Czyli na drzemkę? Idziemy na drzemkę. Tak mówisz? Nie. Tylko co z tym małym berbeciem? No chyba nie, on już miał. Wybiórko, macie już pazurki. Nie robimy żadnych pazurków. Pazurki. Nie. Bo Iwan ma taki problem, że obgryza pazurki. Jak ma pomalowane pazurki, to ich nie obgryza. Dotleniliśmy się za mocno i tak, teraz... ścięło nas powiem. Jeszcze ostatnio Ola wymyśliła, że kupimy, w sumie to, że Ola kupi karteczkę z kalendarza, w którym z dnia, w którym się urodził Nazar, i sobie go oprawimy właśnie w rameczkę i sobie powiesimy. No to cute. No, słodkie. Tam jest to wszystko takie. Tak, jest, czyje są imieniny i w ogóle na tyle jest przepis na ciasto z jabłkami. Oryginalnie w książeczce zdrowia ma napisane wyżeł krótkowłosy, tak? Wyżeł niemiecki? Nie, brązowy wyżeł. I w apostrofie imię, czyli jabłka właśnie. Więc tak no, troszkę powiązane. No i w ogóle też są wtedy imieniny mamy Oli, więc jakby wszystko się łączy z tym. Tak miało być. A dzień wcześniej ma urodziny moja siostra i pamiętam, jak na jej urodzinach siedzieliśmy. I ona mówiła, że... że on nie może się dzisiaj urodzić, bo to musi być jej święto. Tak. Więc tak, mają swoje święta. Ale już dzisiaj jak przyszła rano, to mówiła, że muszą zaplanować urodziny, bo będą razem robić imprezę i zrobić listę gości i kogo zaproszą. I ona mówi tak, ej, rozumiesz, że on jeszcze nie ma żadnej koleżanki ani kolegi, że on jeszcze nikogo nie poznał? Ja mówię, że ma kolegów, że nas. A ona tak, ale w swoim wieku, kogo on zaprosi? No, czaisz, on jeszcze nie zna innego dziecka w ogóle. Znaczy, no zna, ale... No, coś no nie zna. Skąd zna? Jakie zna? Po prostu nie zna. No, nie zna. Właśnie nie... nie, miał kontakt z jakimiś dziećmi. No nie, nie, w sumie tak nie, właśnie... wózek w wózek. Tak, także... Z daleka. Nazar jest jeszcze, wiecie, odseparowany od rówieśników. Dlatego teraz lata z rurą od odkurzacza. Ale jest w ogóle w planach, żeby on poszedł do żłobka za niedługo. Nie wiem, czy tatuś się pogodził. Jesteśmy... Czemu? No zobaczcie, ja go powiedziałam, że ja nie będę go oddawać, a jak ty chcesz go oddać, to sam będziesz płakał. Może tak być. Ale jestem ciekaw jego jakby, jak on to przeżyje. Ale w ogóle dużo dziewczyn mówiło, że dużo łatwiej jest wysłać dziecko z tatą. Okay. Bo jakby wiesz, zawsze te dzieci na początku to jest mama, 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 potem jest mama, sio, ale no jednak na początku jest mama. I jakoś faceci też mają takie, no kobiety są zawsze takie ti, o Jezu, papa, dobrze, baw się, daj jeszcze całuska, to jeszcze ostatniego całuska, papa. A faceci zawsze mówią tak, dobra, no to pobawimy się potem i koniec. I to dziecko też jak widzi, że ty mówisz mu, że to jest fajne i że nie... Jakby nie pokazujesz, że się stresujesz tym, że on idzie do tego żłobka, no to on się nie boi i nie stresuje. A jak widzi, że ty się stresujesz i ten, no to wtedy się boi, nie?
Gorzej. Ja bym na pewno nie zrobiła tak, no to pa, widzimy się potem. Tylko ja to bym tam siedziała i z nim płakała. Gorzej, jak wrócimy razem do domu tego pierwszego dnia. Właśnie, ty nie lubiłeś chodzić do przedszkola, więc no. Ty będziesz pamiętał to swoje wspomnienie. Moja mama zawsze opowiadała, że siedziałem zapłakany w oknie i jej machałem. I codziennie podobno. Dobra, Ola uspia już Nazara, a my zaczynamy robić pazury. I musimy wybrać wzór. Nie, żadnych wzorków nie robimy. Patrz. Robimy tylko trzy paznokcie, które obgryzam, no na pewno. Co? Bo ma je Harry Styles? Tak. Nie. Robimy, mówię ci, trzy pazury, tylko te, które mam obgryzione, bo reszty nie robię, więc wyklepię się to. Jestem. O, w ogóle mam taką przypadłość, śmieją się ze mnie. Nie, śmiejemy się. Śmieją się Julia i Ola, że mam takie krótkie kciuki i krótką płytkę bardzo paznokcia na kciuku. I to jest w ogóle jakaś przypadłość, a nie pamiętam jak to się nazywa. Jak ktoś, to nie jesteśmy profesjonalistami, i proszę nie brać przykład z nas. Gdzie pani ma maseczkę, przepraszam? Ja już zdrowa jestem. Nie, potrzebuję. Czy się kameruje? Tak. Robimy tutorial. Jak nie robić paznokci. Możesz mu powiedzieć, żeby sobie zrobił jakiś wzorek ładny, bo on chce tylko trzy paznokcie zrobić. Nie, wszystkie robimy. Czemu? Bo jak zaczniesz odbierać inne. No, zrób sobie wszystkie, to ci odpadną. Bo jak już robicie, to czemu nie? Czy to była jakaś sugestia o jakości wykonania? I moje paznokcie, jak sobie robię, trzymają się 2 tygodnie. Ej, już prawie to zasnęło. Tam dzwonisko ciebie, jak w życiu, w pracy, jak dzieci. Wcale nie siedzimy, wcale nie razem wszyscy, więc... Ale teraz chodzimy w rolę, jestem twoim tym. Kosmetyczką i terapeutą. Kurczę, to nie wiem. Co tu się wyczaruje? Jestem młotkiem zerwany, powiem. No mówiłem, że się śmieją, a Julia mówiła, że nie. Weź tak trochę do góry tą lampę. Dobrze, teraz tutaj Aleksandra Owca wkracza do akcji. I robimy tort dla mamusi. Zaczynamy od biszkoptu. Zrobimy go sobie w termomiksie. Ostatnio robiłam dla Ani od nas ze studia torcik. Iwan, czy możesz go tu wkleić? Możesz go tu wkleić? Tak, mogę, oczywiście, że tak, oczywiście. Czemu się ze mnie śmiesz? W termomiksie. Nie powiedziałam tak. Tak powiedziałaś. Zaraz tutaj cofnę i usłyszę wszystko. No, nie zesłaj się. Termomiksie. Tutaj proszę zdjęcie Ani z tortem wkleić. Tutaj pak pokazuje paluszki. Dobrze, tam będzie. O, i to ten robiłam. Dobra, ugotuj dzisiaj. Taka mądry jest termomiks, bo od razu się tu pokazuje. Tylko trochę myśli dłużej. Mózg ma Iwana, więc dłużej myśli, ale robi jak ja, więc dobrze robi. To ci dało, to było dobre. Dobra, nie? Biszkopt ubity. Tu wcześniej sobie nasmarowałam tortownicę masłem, żeby się nie przyczepił. A tu już mam maliny gotowe do nadzienia i do żelki malinowej. A salon kosmetyczny jak? Nie, spadł mi się na ziemię. Igo, ciężkość. Tam mają ciężary ogólnie. Dobra. Piekarnik się grzeje, nie pokażę wam, mamy strasznie brudny. Ale pokażę, jak wyjdzie z piekarnika. Wszystko robię na oko i tutaj sobie wrzuciłam zamrożone maliny, które rozmrozimy na kuchence. I część z nich pójdzie do mascarpone z tą śmietaną, czy do masy, a z części zrobimy żelkę z żelatyną. I tak samo zrobimy maliny rozpuszczone. Tu mamy bita śmietana z mascarpone, jeszcze nie wymieszane. Tu mamy drugą część bitej śmietany z mascarpone. Rozpuszczoną białą czekoladę i pulpę mango. I teraz tak, do mascarpone i bitej śmietany dajemy mango. Tak na oko. Damy tyle. Do tego damy trochę białej czekolady, wymieszamy i zobaczymy, jak smakuje. Jak będzie dobre, to nie dodamy, a jak nie będzie dobre, to dodamy. A jak tutaj? Salon piękności? Już, czekaj, musimy pokazać ci... A jak się nazywa ten salon piękności? Julieta. A Julieta jest z jakiejś Hiszpanii? Proszę, jaki piękny biszkopt.
Troszkę środek opadną, ale to nic. Bardzo ładne. Czułam trochę stołu od naszego salonu kosmetycznego. Jakby co, to jest full sanepid, więc nie ma... Tak, tak, sanepid jest odebrany. Cudzimy biszkopt na drugiej stronie, już prawie występ. A żelkę sobie robimy tak, że na talerz duży, nie wiem, czy to będzie widać, wylewam sobie ten mus owocowy z żelatyną na papierze do pieczenia, bo się wtedy fajnie odczepia. Mam już przygotowany jeszcze jeden talerz, papier do pieczenia i właśnie mus, który troszeczkę się studzi. I będzie zastygał zaraz. I tak, moi drodzy, zaraz będziemy... Nie wiem, czy będziemy dzisiaj składać ten tort, czy nie. Zobaczymy. Co, myślisz, że się nie uda? No, ale nie wiem, bo jak zasiądę na kanapie, to może mi się już nie będzie chciało. Nie, no może go złożymy. Co tam kminisz? Równe części? No, myślę, że tak. Tylko ciekawe, czy ukrócisz tak równie. Szefie! Oczywiście, mówisz? Że ukroję. Dobrze, żeby tylko się z nim nic. O, bardzo to ładne. Nice! Pięknie. To sobie zrobimy pierwszą część biszkoptu. Tak bym sobie tak go gryznął. No i co? No to cię Gosia znaczy mamusia poczęstuje. Robimy przełożenie tortu. Sorry, co miałam w oku. Wkleimy sobie go na papier, na papirus. Nie mamy za bardzo właśnie czegoś takiego tortowego, więc będzie na takiej desce, a na desce będzie papier. Dobra, na pół to musimy rozdzielić. Czyli tak tyle będzie tutaj. Wszystko jest na oko. A na oko to co, Julia? Obszpitalu ma na oko. Najlepszy żart. No teraz idzie na to żelek. Well. Pan żelek. O, i takie kółko sobie zrobiliśmy na papierze, czy ja sobie zrobiłam. Nakładamy to na torta, tak w miarę na środku. Dobra. No i ściągamy teraz, moi drodzy. To jest najgorsze, bo nie zawsze chcę odchodzić, bo jak jest trochę za mało żelatyny albo czegoś właśnie, co wam wiąże, a my mieliśmy dzisiaj mało, to tak... Może być niechętna do odchodzenia, ale a nawet spoko. Powinno się udać. A i to te miski z poprzedniego odcinka? Nie, z jeszcze poprzedniego, z Ikei, które miały być do nowego mieszkania, ale nie wytrzymały i są już w użytku. Tak jest. Ciekawe, jak to będzie smakowało. Zobaczymy, co pani cukierniczka tutaj wymyśliła. Słyszę, że już ciśnina cieknie. No, bo jestem troszkę głodny, powiem ci. Proszę, jak ładny żelek odchodzi. O kurde, sam normalnie. Czekaj, to coś nam się... Ale to randzik tylko. Fajny. Oby tylko wytrzymał do jutra. Ten torcik. Wstanę w nocy. Fajne połączenie. Fajne? Wyszło? Na górę. Królowa. Grubas. Ugryzłbyś sobie? No. Pięknie wygląda. It's beautiful. No właśnie na boki mogłaby być taka dodatkowa warstwa sama, wiecie, czego? Kremu, żeby mocniej trzymało. Trochę bym zjadła, ale mam na coś słonego. Co zjesz? Bardziej. Zupkę chińską, co wczoraj kupiłam. Chciałabym się poskarżyć, bo przedwczoraj miałam mega ochotę na zupkę chińską. Mianowicie Knorr, cztery sery. Nie, przepraszam, ser wziowa. Przepraszam, cztery sery to pizza. I wiedziałam, że ją mam w szafie. No i idę do szafy i idę i mówię, o Jezu, ale mam ochotę na moją zupkę ser wziowa. Na co Iwan mówi tak? A, bo ci nie mówiłem, ale ja ją zjadłem ostatnio. Tak jakoś wyszło. I nie było jej. Nie było mojej zupki. A miałam taką ochotę i byłam święcie przekonana, bo wiedziałam, że ona tam jest. Mega zawód. Ale wczoraj obkupiłaś się, więc... Mega masz zawód. Masz na jakiś czas. Co?
Co? Co śpiewałaś? Pani robi pozwolę, mogłam głośno, żeby copyright nic nie było. A to byłoby tak jeden do jeden do oryginału? Tak. Kurde, berka, no i mi spadła masa na bok. Shit. Troszkę się załamuje ten. Chociaż zrobi się taka kopułka. Ale patrz, tu się załamuje, a z tej strony... O, z tej jest ładny. Nie załamuje. Znaczy nie mówię, że sam tutaj jest nieładny. Trochę mi tak żelki pouciekały. No dobra, ważny jest smak. Fajna, i to teraz fajna. Odkładamy, tak? Do lodówki. Może raz mieści nam się? Paluchem umyłam. Co to dla mamy musi to być? Trochę co, przepraszam? Jakieś czułości na wieczór? Ała, mój kolczyk. Dobrze, tak patrzę na to, są uwalnięci. Także kochani, tym miałem akcentem kończymy tego vloga. Idziemy myć ząbki, idziemy spać. Kawa na każde słowo, idziemy robić tak. Coraz bardziej tylko głowę przekrzywia. Idziemy spać? A potem idziemy umyć zęby? Idziemy siku. Jeszcze Nazar, bo płacze. Jeszcze się Nazar coś tam przebudził. Także dziękuję bardzo wam za dzisiaj. I co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!